7:09. Rozmowa poranka. I tak jak obiecałam, naszym gościem jest profesor Sławomir Sowiński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Ostatnio coraz częściej słyszymy o przedterminowych wyborach, mimo tego, że ostatnie odbyły się zaledwie 3 miesiące temu. Czy taka ewentualność istnieje, panie profesorze? No nie, myślę, że to raczej należy włożyć gdzieś między polityczne bajki, czy też takie niespełnione scenariusze, czy po prostu taki rodzaj retoryki bez pokrycia. Czekają nas wybory z całą pewnością, ale to będą wybory samorządowe, bardzo ważne, już nieco ponad 2 miesiące. Potem wybory europejskie w czerwcu. Natomiast no, wybory parlamentarne, wydaje mi się, nie odbędą się dlatego, że one poza wszystkim innym nie są w niczym interesie ani obóz władzy, który w tej chwili ma różne narzędzia do tego, żeby no, spełniać swoje obietnice, żeby, że tak powiem, umacniać swoją pozycję, ani też opozycja, ani Sprawiedliwość, które w tej chwili jest no jednak w pewnym impasie, które nie jest gotowe do wyborów, po prostu nie są wyborami zainteresowane. To nie oznacza oczywiście, że ten argument nie będzie w różnych momentach wracał, że nie będzie używany, zwłaszcza przez polityków, myślę o tym argumencie przyspieszonych wyborów parlamentarnych, zwłaszcza w takich wewnętrznych dyskusjach, ale zdecydowanie tego bym się nie spodziewał. Wywołał pan profesor do tablicy kolejny temat, czyli wybory samorządowe. Czy Prawo i Sprawiedliwość ma pomysł na kampanię? O, to jest w ogóle bardzo trudna kampania, tak obiektywnie i chyba jedna z najtrudniejszych, bo pamiętajmy, że o ile takie, można powiedzieć, no, wybory parlamentarne rozgrywają się na 41, że tak powiem, planszach, tak, w 41 okręgach, to wybory samorządowe to jest jednocześnie, to są wybory do rad 2600 gmin, ja już pomijam kwestię potem wyboru lokalnych burmistrzów i tak dalej, do 380 powiatów i do 16 województw. Więc to jest tak naprawdę potrzeba no, skoordynowania setek albo dziesiątków tysięcy różnych pojedynków, tak to można powiedzieć. No i w związku z tym tutaj podstawowe pytanie to jest kwestia takiego budowania sojuszy, lokalnych sojuszy. To jest kwestia też jakby wpuszczania na swoje listy różnych lokalnych działaczy, czy też wchodzenia w koalicję z różnymi lokalnymi, no po prostu działającymi od lat już elitami politycznymi i samorządowymi. Tutaj no, Prawo i Sprawiedliwość ma pewien kłopot, dlatego że przez ostatnie 8 lat dało się poznać jako partia no, taka dość twardo walcząca i właściwie tak naprawdę z wszystkimi walcząca i wykluczająca jakiekolwiek kompromisy, jakiekolwiek sojusze, jakiekolwiek koalicje. I to jest, myślę, podstawowy problem. To nie oznacza, że pewnie będzie próbował PiS przynajmniej zawalczyć o swój matecznik samorządowy, czyli o Podkarpacie, czyli o samorząd województwa podkarpackiego. No ale jeśli w wyborach parlamentarnych PiS robił wszystko na przykład, żeby zniechęcić do siebie Konfederację, tak, no to dzisiaj może właśnie zabraknąć możliwości choćby tworzenia w takich bardziej konserwatywnych miejscach właśnie sojuszy lokalnych, choćby na przykład z Konfederacją, czy z częścią Polskiego Stronnictwa Ludowego. Innymi słowy, to jest dla PiSu wyjątkowo trudna kampania, ale też chyba PiS walczy przede wszystkim o to, żeby w trakcie tej kampanii na nowo się, jakby to powiedzieć, policzyć, na nowo się podnieść po jednak takiej goryczy utraty władzy, żeby też przywództwo Prawa i Sprawiedliwości, które jak na razie no, nie chce, tak powiem, dać miejsca innym, żeby no, potwierdziło swoje miejsce, żeby potwierdziło no, właśnie to, że ma prawo partią kierować. Myślę, że o to przede wszystkim w tej chwili chodzi w kampanii samorządowej Prawa i Sprawiedliwości. Bardziej o to, żeby policzyć własne szeregi, żeby tchnąć pewnego ducha w tę wielką armię polityczną, niż w to, żeby powtórzyć wynik wyborczy, bardzo dobry wynik wyborczy z roku 2018, potem 2019. A czy mogą nas czymś się zaskoczyć, bo weekend za nami, objazd Prawa i Sprawiedliwości również, to już chyba widzieliśmy w poprzedniej kampanii, która no tak, była niedawno. No tak, więc rzeczywiście tutaj niczego nowego
nie widać. Ja bym zwrócił uwagę tylko na jeden taki element. Otóż wydaje mi się, że PiS jest dzisiaj na rozdrożu i tam ze sobą konkurują jakby dwa pomysły. Jeden pomysł, który, czy właśnie moim zdaniem brak pomysłu, taka retoryka, która no dość często da się usłyszeć w wystąpieniach prezesa Kaczyńskiego, zwłaszcza w tych wystąpieniach takich bardziej przypadkowych, gdzieś na korytarzach, że tak powiem, przez niego wygłaszanych, kiedy on tak dość, bym powiedział, swobodnie, chyba nazwać swobodnie, rzuca różne oskarżenia i to jest taka logika wyłącznie konfrontacji i takiego trochę obrażenia się na rzeczywistość. Natomiast z drugiej strony jest jednak taka bardziej racjonalna logika, która też wybrzmiała w ten weekend, kiedy ważni przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, jak choćby Przemysław Czarnek, niezależnie od takiej twardej, że tak powiem, politycznej retoryki, też mówił o pewnych błędach, które PiS popełniło i o potrzebie pewnej refleksji politycznej. I myślę, że od tego, który z tych tonów zwycięży, czy taki bardziej konfrontacyjny, czy bardziej realistyczny, no też będzie dużo zależało. Nawet jeśli nie w tych wyborach samorządowych, to myślę, że już w wyborach europejskich to będzie też bardzo istotne. No i potem oczywiście w wyborach prezydenckich. Pamiętajmy, że tak naprawdę o losach sceny politycznej w Polsce na najbliższe kilka lat przesądzą przyszłoroczne wybory prezydenckie. Już w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę podejmując działania albo pewnych działań, no nie podejmując, zaniechując, prawda, pewne działania, tak naprawdę tworzy hipotekę, tworzy pozycję wyjściową, tworzy albo marnuje szansę dla swojego kandydata w wyborach prezydenckich. To jest w tej chwili moim zdaniem kluczowe. A marnuje? Czy jednak zyskuje? No myślę, że w jakimś sensie tak, że jednak jeśli chce teraz Prawo i Sprawiedliwość w przyszłym roku zdobyć 10 czy ponad 10 milionów głosów w wyborach prezydenckich, a bez tego nie da się wygrać wyborów prezydenckich, to po pierwsze jednak trzeba tym bardziej centrowym wyborcom no, wyjaśnić, czemu PiS straciło władzę. Moim zdaniem też potrzebna jest zmiana przywództwa, zmiana pokoleniowa. Myślę, że pod przywództwem Jarosława Kaczyńskiego Prawo i Sprawiedliwość będzie miało bardzo małą szansę, żeby ich kandydat wygrał w przyszłym roku w wyborach prezydenckich. Kto na nowo może wskrzesić Prawo i Sprawiedliwość? No tu jest kilku kandydatów, tam zresztą chyba już trwa dość taka moim zdaniem otwarta, jeśli nie rywalizacja, to przynajmniej casting na przyszłego przywódcę. Myślę, że jak się posłucha wystąpień sejmowych polityków PiS-u, no to słychać, że takim, myślę, pretendentem potencjalnym do zastąpienia Jarosława Kaczyńskiego pewnie byłby i Przemysław Czarnek i wydaje mi się, że Mariusz Błaszczak. Sądzę, że też pani premier Beata Szydło tutaj no, jakby ma swoje ambicje polityczne, więc nie wiadomo, co z panem Brudzińskim, prawda, który też być może tego wysiłku się włączy, więc tam jest kilku polityków i z doświadczeniem, i z pewnym dorobkiem, i z pewnym kapitałem politycznym, którzy do tej walki mogliby stanąć. I moim zdaniem im szybciej by się ta zmiana dokonała, tym PiS miałby potem więcej czasu, żeby pod nowym przywództwem dobrze do wyborów się prezydenckich przygotować. Bo taka sytuacja, w której na kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi by dokonała się taka zmiana, no przyszłego szefa PiS-u postawi w bardzo trudnej sytuacji, znaczy w sensie możliwości jakby przygotowania dobrej kampanii prezydenckiej. Panie profesorze, kolejny ważny temat w tym tygodniu. Czy prezydent Duda podpisze ustawę budżetową, która leży już na biurku? No to oczywiście zależy od prezydenta. Ja nie wiem, ja czy nie chcę zgadywać. To tak naprawdę nie ma bezpośredniego jakiegoś skutku, dlatego że ten budżet jak będzie obowiązywał. Co najwyżej prezydent mógłby ten budżet, że tak powiem, wysłać do Trybunału Konstytucyjnego. Ale wtedy jest zablokowany. No właśnie, ale to chyba wiele nie zmieni, więc myślę, że jeżeli prezydent Duda będzie chciał podjąć jakąś grę z rządem Donalda Tuska, to na innym niż budżetowe pole, ale no przekonamy się w najbliższych dniach. Gdyby prezydent budżet zawetował, no to też oczywiście będzie odebrane przez część społeczeństwa jako no choćby, prawda, takie jakiś dystans, jakieś weto wobec choćby planowanych podwyżek, a to z kolei, jak powiadam, no tworzy taką niezbyt
dobrą hipotekę, niezbyt dobrą bazę bazę taką wyborczą dla przyszłego kandydata PiS-u w następnych wyborach. Bo pamiętajmy, że chociaż w tej chwili prezydent Duda, no, w pewnym sensie można powiedzieć, gra na swój polityczny rachunek i on już kandydował nie będzie, to jednocześnie jednak przygotowuje pozycję, buduje albo jakoś osłabia pozycję przyszłego kandydata Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich. Panie profesorze, jak ocenia pan realizację 100 konkretów Donalda Tuska do tej pory? No to oczywiście jest tak, że politycy zawsze wiele różnych rzeczy obiecują i potem, tak powiem, ich realizacja jest zawsze sprawą taką trudną, dyskusyjną. Inna sprawa, że no też pytanie, czy chcielibyśmy, żeby wszystkie te konkrety były wprowadzane w życie. Ja to odkładam na bok. Ważniejsze jest co innego, myślę, z punktu widzenia dzisiaj nas, wyborców Polski, niż punkt po punkcie realizowanie programu wyborczego Platformy Obywatelskiej. Ważniejsze jest to, żeby rząd jakby no dostrzegł, zakładam, że dostrzega, ale żebyśmy my też widzieli, że rząd dostrzega bardzo taką niebezpieczną sytuację, która w tej chwili w Polsce naprawdę się zagęszcza i żeby rząd po pierwsze przede wszystkim wykorzystywał czas na budowanie czy zwiększanie bezpieczeństwa Polski i po drugie, żeby też rząd miał taką polityczną odwagę kontynuować po PiS-ie pewne projekty rozwojowe, tak jak PiS kontynuował, nie wiem, budowę gazoportu, prawda, czy PiS kontynuował choćby budowę elektrowni atomowych, to dzisiaj oczekiwałbym od Platformy, że wprowadzając swoje zmiany, swoje korekty, będzie jednocześnie prowadziła taką politykę budowy naprawdę bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa militarnego Polski. To jest moim zdaniem dzisiaj najważniejsze, centralny port komunikacyjny i inne tego typu inwestycje, bo wydaje mi się, że mamy przed sobą jeszcze kilkanaście może miesięcy relatywnego spokoju, a potem w przyszłym roku naprawdę może być znowu jakieś geopolityczne zamieszanie, nie tylko ze względu na wybory w Stanach Zjednoczonych, ale w ogóle na taką atmosferę, prawda, która się zagęszcza. Zwrócę uwagę, w Skandynawii w tej chwili mamy już przywróconą obowiązkową służbę wojskową, państwa bałtyckie budują 600 bunkrów na granicy z Rosją, Amerykanie wracają z bronią nuklearną od Wielkiej Brytanii. To są w tej chwili, bym powiedział, takie czarne łabędzie na horyzoncie, jakby to powiedzieć, geopolitycznym. I no, chciałbym, żeby rząd poważnie to potraktował i mniej może się koncentrował na takiej wojnie wewnętrznej, a bardziej właśnie na tych prawdziwych wyzwaniach zewnętrznych. I dzisiaj tutaj musimy postawić już kropkę. Bardzo dziękuję. Profesor Sławomir Sowiński był naszym gościem w poranku 7:09. Dobrego poniedziałku. Dziękuję, dobrego dnia. 7:09. Rozmowa poranka.